13 stycznia 1993 roku, na krótko przed północą, z około dwugodzinnym opóźnieniem w morze wyszedł polski prom samochodowo-kolejowy Jan Heweliusz, mając na pokładzie 64 osoby, w tym 35 pasażerów. Statek załadowany był ciężarówkami i wagonami towarowymi. Zaraz po wyjściu z Świnoujścia prom obrał nieco bardziej odsłoniętą drogę do Ystad w Szwecji i przyspieszył do maksymalnej prędkości, by nadrobić opóźnienie. Jak się okazało, zaledwie po kilku godzinach nie dane mu było dopłynąć do portu przeznaczenia. Cześć, mam na imię Sławek i jestem marynarzem z Krakowa. Dzisiaj przedstawię Wam mroczną historię polskiego promu Jan Heweliusz. Heweliusz już od nowości sprawiał pewne problemy. Zbudowany w latach 70. w norweskiej stoczni statek nie był dobrze pomyślany. Od samego początku jego statyczność nie była dobra, co sprawiało, że prom potrafił nawet przewrócić się w porcie. System balastowy był wadliwy i mało ergonomiczny. System równoważenia przychyłów wymagał od załogi zejścia na najniższe poziomy statku i manualnego operowania zaworami. Kilka lat przed katastrofą na Heweliuszu wybuchł pożar. Powstał on w wyniku zapalenia się instalacji elektrycznej w jednej z naczep ciężarowych załadowanych na górny pokład statku. Armator zdecydował się na nielegalny remont, zalewając uszkodzony pokład 60 tonami betonu. To jeszcze dodatkowo pogorszyło statyczność promu. O ile nie znam szczegółów statyczności promu, to umieszczenie wysoko dodatkowej masy sprawia, że podnosi się też środek ciężkości. Sprawia to, że statek bardziej podatny jest na przechyły. Nikt nie przeprowadził ponownych wyliczeń statyczności i sprawę uznano za rozwiązaną. Zanim przejdę do omówienia wypadku, chcę uprzedzić, że opieram się tutaj na oficjalnych doniesieniach, a raczej tego, co z nich zostało. Sprawa zatonięcia promu nie miała bowiem swojego finału i w teorii dalej jest w toku, a raporty izb morskich, które zajmowały się badaniem sprawy, obecnie są nie do odnalezienia. Zdaję sobie też sprawę z kontrowersji, które towarzyszą dochodzeniu w tej sprawie i postaram się je omówić w dalszej części materiału. W feralnej nocy, zaraz po wyjściu statku, pogoda nie była jeszcze strasznie zła. Owszem, wiał silny wiatr, ale nie jest to nic, z czym doświadczony marynarz nie dałby sobie rady. Jednak ze względu na charakterystykę tego typu jednostek, prom pod wpływem wiatru może się przechylić. Powierzchnia nawiewu, stanowiąca powierzchnię wolnej burty, czyli burty wystającej nad powierzchnią wody i nadbudówek, jest relatywnie dużo większa niż w przypadku innych jednostek. Jan Heweliusz nie miał systemu równoważenia przechyłu nadającego się do korzystania zeń w otwartym morzu. Mógł polegać jedynie na odpowiednim zabalastowaniu jednostki lub na korzystaniu z portowego systemu, który zapobiegać miał powstawaniu przechyłów przy ładowaniu i rozładowywaniu ładunku. Mankamentem tego systemu, oprócz wspomnianej już ergonomii, była jego szybkość działania, niedostosowana do warunków pełnego morza. Około godziny 3 w nocy kapitan opuścił mostek, aby odpocząć. Zrobił to w sytuacji, kiedy nic nie zapowiadało zbliżającej się katastrofy. Pogoda w dalszym ciągu nie była tragiczna, ale, jak się później okazało, miało się to raptownie zmienić. Pół godziny później na morzu rozpętał się sztorm z wiatrami dochodzącymi do 180 km na godzinę. Jest to prędkość znacznie przekraczającą dolną granicę 12 stopnia w skali Buforta. Kapitan wrócił na mostek i starał się skierować prom bliżej lądu, który mógł dać nieco osłony przed huraganową pogodą. Ze względu na bardzo silny wiatr i wzburzone morze, kapitan zdecydował się na sztormowanie. Takie ułożenie statku względem fal i wiatru, by ograniczyć ich wpływ na kadłub. Postanowiono zredukować radykalnie prędkość, co w ostatecznym rozrachunku oznaczało ograniczenie zwrotności statku. Statek pomagał więc sobie dziobowym sterem strumieniowym. Ale nie jest to wydajna metoda zmiany kursu, zwłaszcza w złej pogodzie i gdy statek porusza się naprzód. Dodatkowo załoga postanowiła zrównoważyć przechył wywołany naporem wiatru i wykorzystać system przeciwprzechyłowy, zalewając zbiorniki na burcie nawietrznej. Kilka minut po godzinie 4 wiatr nieco osłabł, co sprawiło, że statek nie tylko zaczął się przechylać, ale też przeszedł linię wiatru. Oznaczało to, że obecnie wiał on w burtę, po której zbiorniki systemu przeciwprzechyłowego nie były zalane, co tylko sprawiło, że siły, które miały się równoważyć, zsumowały się i doprowadziły do jeszcze większego przechyłu. Statek zaczął się gwałtownie przechylać. Wysłano jednego z marynarzy, by przepompować wodę ze zbiorników z burty zanurzonej na burtę przeciwną, ale niestety ze względów technicznych nie udało się to. Naturalnym następstwem pogłębiającego się przechyłu było zerwanie mocowań ładunku na pokładach i jego przesunięcie w kierunku burty bardziej zanurzonej i dodatkowe zwiększenie przechyłu.
O 4:30 kapitan wydaje rozkaz opuszczenia statku. Kilka minut później statek rozpoczął nadawanie sygnału wzywania pomocy. Zamiast rozpocząć od regulaminowego Mayday, rozpoczął od korespondencji radiowej z promem Kopernik. Pierwszą kontrowersją jest to, że załoga promu nie była pewna pozycji promu i podała ją błędnie. Nie powinno to jednak przeszkodzić służbom w podjęciu akcji ratunkowej. Prom był bowiem na swej zwykłej trasie, a sama pomyłka polegała na podaniu złego kierunku namiaru. Zamiast na wschód, podano na zachód. Ale punkt odniesienia owego namiaru powinien dać do myślenia operatorom na lądzie, ponieważ określenie namiaru nań z zachodniej strony było w zasadzie niemożliwe. Trzeba też powiedzieć, że i tak jak na tak stresującą sytuację, był to ze strony kapitana nie lada wyczyn. Kontynuować komunikację radiową przy tak wielkim przechyle, który wynosił około 70 stopni. Żeby uzmysłowić sobie, jak wielkim przechyłem jest 70 stopni, skorzystałem ze zdjęcia najbardziej stromej ulicy na świecie, które wykorzystałem w filmie o katastrofie promu Sewol. To normalne nachylanie tej ulicy, a to, gdyby nachylanie wynosiło 70 stopni. Bez znaczącego wysiłku, by utrzymać się przy konsoli radiowej, kapitan najprawdopodobniej po prostu odpadłby od niej jak od ściany wspinaczkowej. Tuż przed godziną piątą zgłasza się niemiecki statek Frank Michael, nadający komunikację Mayday Relay, będącą przekazaniem sygnału wzywania pomocy w zastępstwie statku, który nie jest do tego zdolny. Jego pozycja pokrywa się mniej więcej z pozycją tonącego Heweliusza, jednak zgłasza on, że jest małą jednostką i nie jest w stanie podjąć żadnych działań. Prosi o możliwość kontynuowania swojej podróży bez podejmowania akcji ratunkowej. Przypuszczalnie jest on odpowiedzialny za rozjechanie kilku rozbitków ze statku. O godzinie 5:12 na promie stają zegary. To oznacza, że ostatnie zapasowe źródła energii elektrycznej zostają uszkodzone bądź zalane wodą. Zwykle jest to znak, że pokład mostka znalazł się pod wodą. Trudno sobie wyobrazić, w jakich warunkach pasażerom i załodze promu przyszło się ratować. Białe wiatry o prędkości mocno przekraczającej 120 km na godzinę, czyli znacznie wykraczające poza określone stopnie skali Buforta. Mówi się wręcz o wietrze dochodzącym do 180 km na godzinę, wartości niespotykanej na Bałtyku. Przy wietrze 140 km na godzinę niemożliwością jest ustać, zaś przy wartościach nawet dwukrotnie niższych poruszanie się jest utrudnione. Niebagatelną rolę odgrywa też temperatura powietrza i wody. W przypadku tej drugiej było to 2 stopnie Celsjusza, przy której czas przeżycia zdrowego i przygotowanego człowieka w wodzie bez specjalnego zabezpieczenia zwykle oscyluje w granicach kilku, może kilkunastu minut. Trzeba też uwzględnić to, że w kombinezony zabezpieczające przed wychłodzeniem wyposażona była jedynie załoga. Kombinezony te zwiększają diametralnie szanse przeżycia w zimnej wodzie.
Na wezwanie w niebezpieczeństwie odpowiedziały służby niemieckie i duńskie, wysyłając swoje śmigłowce. Ostatecznie było ich zaledwie 3, które dotarły w zaskakująco długim czasie, około 2 godzin po katastrofie. Na miejscu pojawił się też niemiecki statek ratowniczy. Polskie śmigłowce zostały uziemione w pierwszej fazie akcji poszukiwawczo-ratowniczej, co jest tym bardziej oburzające, że one, podobnie jak jedyny śmigłowiec duński biorący udział w akcji, dysponowały ratownikiem opuszczanym do wody. Powodem takiego stanu rzeczy była decyzja strony niemieckiej o przejęciu pełnej kontroli nad akcją. Akcja ratownicza przeprowadzana była w sposób nieudolny. Wychłodzonym na wpół żywym rozbitkom rzucano uprzęże, by sami się do nich podczepiali. Nie trudno sobie wyobrazić, że trudno było to wykonać przy otępieniu związanym z hipotermią i zgrabiałymi od zimna dłońmi. Na domiar złego, jeden ze śmigłowców, zahaczając o tratwę opuszczoną uprzężą, przewrócił ją. Dwie osoby, które zostały pod nią uwięzione, zginęły. Statek ratowniczy wyrzucił przez burtę siatkę, po której powinni się wspinać rozbitkowie. Jak jednak nie trudno się domyślić, zadanie to było utrudnione, nie tylko przez stan rozbitków, ale i przez warunki pogodowe, rzucające małą jednostką we wszystkie możliwe strony. Ostatecznie jeden z marynarzy próbujący ratować się w ten sposób zginął, odpadając od siatki, a następnie zostając uderzony w głowę przez opadający w dolinę fali kadłub statku. Wśród 64 osób udaje się ocalić zaledwie 9, z czego wszyscy byli członkami załogi. Kilka godzin później polskie śmigłowce dostają zgodę na start, co w ocenie jednego z ratowników biorących udział w tamtej akcji, kapitana rezerwy Miłosława Lewko, było w zasadzie jedynie przywołaniem Polaków, by posprzątali po akcji. Tak w istocie było, gdyż nie wyłowiono już nikogo żywego. Rozpoczęto dochodzenie związane z przyczynami tragedii Jana Heweliusza. Pierwotne ustalenia Polskiej Izby Morskiej koncentrowały się na stanie technicznym promu i winie załogi. Od tej decyzji została jednak zgłoszona apelacja, a po jej uwzględnieniu to kapitana statku obarczono główną odpowiedzialnością za katastrofę. Co budzi szczególny niepokój, to w jaki sposób dochodzenie zostało przeprowadzone. Nie przesłuchano załogi statku Frank Michael, a wręcz wygląda na to, że starano się zataić jego obecność w pobliżu tonącego promu. Nie przesłuchano nagrań z centrów radiowych znajdujących się w okolicy. Uczyniono to dopiero kilka lat po katastrofie i to po podniesieniu wrzawy z tego tytułu. Żeby było ciekawiej, zaraz po przedstawieniu taśm kolejne posiedzenia zostały bezterminowo odroczone z tytułu choroby sędziego. Ostatecznie stanęło jednak na tym, że głównym winnym jest kapitan statku. Ekspertowi do spraw wypadków morskich, wieloletniemu kapitanowi Markowi Błusiowi, sądownie zakazano publikowania w tym temacie. Mogło się wiązać to także z tym, że prom miał jeszcze inną tajemnicę, której już nigdy nie poznamy. Istnieją hipotezy, że brał udział w przemycie broni zorganizowanym na państwowym poziomie. Mogłoby to tłumaczyć pogłoski, że pierwszymi nurkami, którzy badali wrak statku, byli nurkowie z Polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także to, jak usilnie, choć nieudolnie, próbowano zamieść całą sprawę pod dywan. Rodziny marynarzy zdecydowały się jednak na kontynuowanie batalii w imię dobrego imienia poległych w katastrofie. Złożyły one pozew przeciwko Polsce do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i wygrały. Trybunał potwierdził brak bezstronności polskich sędziów i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy, de facto kasując orzeczenia wydane do tej pory. Nakazał też wypłacenie odszkodowań rodzinom ofiar w wysokości 4600 euro. Każda. Niestety władza wykorzystała brak procedur na wypadek skasowania orzeczenia przez Trybunał i w zasadzie sprawa otwarta jest do dzisiaj. Na oficjalnych stronach Izb Morskich nie znajdziemy żadnych odnośników do dokumentacji z tamtej sprawy. Może właśnie dlatego, że orzeczenia wydane do tej pory zostały po prostu skasowane? Prezydent Lech Wałęsa odznaczył niemieckich ratowników medalami za ofiarność i odwagę. Parę lat później Aleksander Kwaśniewski zrobił to samo wobec ratowników duńskich. Wrak promu owiany dalej tajemnicą leży na wodach międzynarodowych w okolicach Rugi. Jego pozycja, ze względu na dość małą głębokość, na której osiadł, jest oznaczona boją ostrzegawczą. W 2008 roku wrak pochłonął swoją ostatnią ofiarę, komercyjnego nurka, uczestnika wyprawy turystycznej. Tragedia Heweliusza pozostaje najkrwawszą katastrofą morską w powojennej historii polskiej marynarki handlowej.